Naukowcy chcą stworzyć nowy gatunek zwierząt do użytku medycznego. No ale to pewnie też japońskie, no. A nie. Ty, tu gra ten Żyd! W sensie ten co Żyda grał, ale może jest Żydem, no to nic złego poza tym. SPARCJATIK! Dobra, to dobre może być. Pianista, no. Dobra, obejrzy. Naukowcy chcą stworzyć nowe gatunki zwierząt do użytku Cześć, medycznego. ma Gaffin, naukowcy, Witam. tworzą nowe gatunki zwierząt, aby wykorzystać je w celach medycznych. Dziś pokażę wam horror z gatunku science fiction horror. pod tytułem istota: Uwaga, spoilery: pilnujcie się. Spoilery w twieszczeniu filmów w No Nikolay Way! I Elsa Cast to eksperci w dziedzinie inżynierii genetycznej, pracujący dla firmy o nazwie New State. Firma prowadzi wiele eksperymentów. Które skupiają się na łączeniu DNA różnych zwierząt w celu wytworzenia nowych form życia z zamiarem wykorzystania ich do celów medycznych. Po wielu nieudanych próbach Cliff i Elsa w końcu odniesie sukces swojej misji. Duet patrzy z podziwem na swoje dzieła i postanawia nazwać dwa groteskowe stworzenia Fred i Ginger. Te dwa organizmy miały służyć do produkcji Co? białek leczniczych dla zwierząt gospodarskich. Widząc niesamowite wyniki i potencjalne możliwości, jakie daje ich eksperyment, Cliff i Elsa przewidują, że mogą użyć na ludziach tej samej techniki łączenia, którą użyli dla Freda, obaj naukowcy przewidują, że prawidłowo zastosowana technika może być cudownym lekarstwem na wiele obecnie nieuleczalnych chorób, takich jak choroba Alzheimera i Parkinsona. Ich pomysł nie dostał zielonego światła od pracodawców, Joanna Chorota i Williama Barlowa, którzy surowo zabronili młodym naukowcom przeprowadzania eksperymentów na ludziach, ponieważ mogłoby to potencjalnie prowadzić do złego rozgłosu dla firmy. Cliff i Elsa postanawiają w tajemnicy przeprowadzić swoje eksperymenty. Po kilku niepowodzeniach dwójce udaje się stworzyć istotę ludzko-zwierzęcą. Podekscytowana przełomem ludzko-zwierzęcą? To jaka to? Materiał genetyczny do pokoju porodowego, aby rozpocząć rozwój ich stworzenia. Cliff jest przeciwny temu pomysłowi. człowiek S jest chętna o. do kontynuowania eksperymentu. To jak od Bogdala Chodzi o homonkulusa? Aż może on potencjalnie rozwiązać wiele ludzkich chorób. Przekonuje Kliwa, mówiąc mu, żeby się nie martwił, ponieważ zniszczą stworzenie, zanim w pełni się rozwinie, więc nikt nigdy się nie dowie. Kliw uruchamia maszynę, i rozpoczyna się sekwencja poczęcia. Patrz, co pianista Kóźniej robi? Cliff rozmawia z jednym ze swoich kolegów. Młody człowiek pyta, nad czym on i Elsa pracują. Ale kliwowi udaje się uniknąć odpowiedzi na pytanie. W międzyczasie można zobaczyć Elsę sprawdzającą inkubację. Myślisz, że Bogzel serio swoją wsadził do tego jajka? No, oczywiście, że tak. A potem, że co on gadał? Czy to majonez, czy to był? Kłamał. kiedy widzi serce, stwora nagle cichnie, od razu zaczyna się martwić, ale szybko odczuwa ulgę, gdy serce ponownie zaczyna pracować. Po skończonej pracy Elsa i Cliff odpoczywają w swoim mieszkaniu, rozmawiając o przeprowadzce do czegoś większego. Rozmowa trwa, aż obydwoje dochodzą do tematu posiadania dzieci, co sprawia, że Elsa jest wyraźnie zdenerwowana. Ich rozmowę przerywa alarm w telefonie Cliwa. Czemu Penista ma takie dziwne włosy w tym filmie? Natychmiast pędzą do laboratorium. Okazuje się, że płód jest gotowy do wyjścia. Mimo, że dzielą go miesiąc od planowanych narodzin. Próby klientów, aby naprawić wszystko co jest Czy no kończą się niepowodzeniem. Podczas całego procesu Elsa rani się w rękę. Nie będzie reagowania, bo nie mimo który wróci nie ja wiem, na razie reagujemy. Rodzi. Nie ma A czasu klio, na nic się uwięzić je pod plastikowym pojemnikiem, nie pozwalając mu uciec i narobić więcej szkód. Idzie pomóc Elsie, która ma konwulsje i traci przytomność z powodu rany która prawdopodobnie jest zainfekowaną trucizną stwora. Cliff wstrzykuje jej lekarstwo, dzięki czemu wraca do normalności. Elsa i Cliff Wracam do swojego mieszkania. Na rodziny głęboko wstrząsałem zarówno Cliffem, jak i Elsą. A Cliff stwierdza, że mają dziecko. Zniszczyć swoje dzieło. Elsa tłumaczy, że wciąż mogą wiele się nauczyć z tej sytuacji, ale Cliff chce zniszczyć stworzenie. Wkrótce dwójka udaje się do laboratorium, aby zabić stworzenie. Ale w inkubatorze znajdują coś, co wydaje się być martwym ciałem. Po dalszych badaniach Elsa zauważa, że w inkubatorze będzie. znajduje się martwa tkanka. Brakuje całego ciała stworzenia. Niemal natychmiast to wygląda słyszy... jak kurczak w barbecue. Może znajduje się martwa tkanka? Brakuje całego Widzisz? Czas tworzenia. Niemal natychmiast słyszy małe, szybkie kroki zbliżające się do niej. Spotyka się z małym, podobnym do kurczaka stworzeniem, które zostawia na niej swój odcisk. Alsie i kliwowi udaje się ugurzyć stworzenie i zacząć wadać, Tylko po to, by dowiedzieć się, że może produkować jad, mimo że w DNA nie było genu drapieżnika, drapieżniczki. wyciskali? jeśli stody trwa, okazuje się, że stworzenie szybko się starzeje przez wadliwe DNA. Później tej nocy Kliv spotyka się z Barlowem, który informuje go, że jeśli nie mogą sprzedać leczniczych brag Ginger i Freda, nieust będzie miał duże kłopoty, a Cliff i Elsa będą winni. Mija miesiąc i stwór wyrósł do całkiem sporych rozmiarów. Na podstawie sposobów, w jaki się zachowuje, można by wnioskować, że posiada poziom inteligencji ludzkiego noworodka. A Elsa nawiązuje więź ze stworzeniem, traktując je bardziej jak dziecko niż eksperyment naukowy. Ku wielkiemu zmartwieniu Cliffa posuwa się nawet do wypuszczenia stworza ze strefy przechowywania i stworzenia z jego żądła. Po tym jak stworzenie... Tam jest głowy, ma dupę. Z zabawek? Po tym, jak zobaczymy, co na koszulce Elsy, Elsa postanawia nazwać stworzenie Dren, czyli Nerd, napisane od tyłu. Sposób, w jaki Elsa traktuje Drena, prowadzi do kłótni z Elsa a Najwyraźniej, będzie trudny do utrzymania w tajemnicy, ponieważ ich laboratorium ma zostać odnowione. Narażano na możliwość do mój zakazanego dzieła. Wtedy też Gavin, Brad Cliva z laboratorium zachraca się do pokoju, aby podsłuchać ich rozmowę, ale niespodziewanie wpada na dren. Przerażony szybko ucieka, aby utrzymać dren w tajemnicy Cliff i Elsa, postanawiają przemycić drena w kartonowym płaku i, i ukryć ją w magazynie. Z dala od wścibskich oczu ku ich przerażeniu dren ma naprawdę wysoką gorączkę, Dren, Co bardzo martwi Elsa. Elsa i Cliff szybko włożyli dren do kąpieli z zimną wodą, aby złagodzić jej gorączkę. Ty, tak się rel robi, jak masz gorączkę? Czy ma drena pod wodą? Okazuje się, że stworzenie ma słabo rozwinięte płuca. Tej nocy Elsa opiekuje się Drenem, Lecz istocie lalkę Barbie, którą musiała ukryć przed matką, gdy była dzieckiem. Z biegiem czasu dren rósł i stał się znacznie większy bardziej ludzki, o kobiecym wyglądzie. Gdy Elsa i Cliff wgłupiają się i kończą na współżyciu na kanapie, Dren potajemnie obserwuje ich współżycie na kanapie. Pokoju. Następnego dnia Cliff i Elsa prezentują publiczności swoje oryginalne, hybrydowe stworzenie. Freda i Ginger. Niestety prezentacja idzie strasznie źle, to ponieważ oba stają się niezwykle brutalne i walczą ze sobą na śmierć. Po zbadaniu sytuacji Cliff i Elsa dowiedzieli się, że Ginger przekształciła się w mężczyznę, Powód, dla którego to zrobiła, pozostał nieznany. Elsa i Cliff postanowiłem przenieść z starego do domu, który kiedyś należał do matki Elsy. Kiedy docierałem na farmę, Dren wbiega po jedzenie. Po przygotowaniu pokoju Dren stodole Elsa i Cliff udają się na farmę, po otwarciu drzwi spotykałem brudny pokój z łóżkiem, pojedynczym krzesłem i wiadrem, co wskazuje, że Elsa żyła w środowisku przemocy. Gdy była młodsza, tymczasem dren. Nie to jest, jest były pokój tej szczęca. żony, tego y, pianisty? W środowisku przemocy. Ona miała pokój taki. Wiadrem, co wskazuje, że. Fiadro, wyrota czy Materac? Elsa, że w środowisku przemocy. Gdy była młodsza, tymczasem Dren nie jest zadowolona ze swojego życia na farmie. Gdy jej twórcy cały czas znikają do pracy i tylko kot dotrzymuje jej towarzystwa, Dren się buntuje. Co kliw znosi Dobra? Głowa jakąby do głęboko za zaniedbałem. Ten swoje tak wygląda. A też Dren na dystans. Elsa postanawia zostać w domu i dotrzymać towarzystwa istocie. A był szczęśliwy? Głowa XPP. Dren. Elsa ją makijażem i biżuterią, czego matka Elsy surowo zabraniała, gdy Elsa była surowo zabraniała. Widzisz? XPP. Gdy Elsa była dzieckiem. Kiedy Elsa sprawdza toaletkę, znajduje wiele rysunków kliwa, ale nie ma żadnego z jej podobizną. Dren denerwuje się znaleziskiem Elsy i ucieka do swojego kota, którego Elsa zabiera. Mówiąc Dren że nie można dostać wszystkiego, czego się chce, co jest częścią dorastania. Kiedy Kliv wraca do domu, stwierdza, że Dren jest smutna i próbuje ją pocieszyć. Włączając muzykę i tańcząc z nią. Podczas tańca Cliff czuł zakazane uczucia w stosunku do DREN. Niedobrze, niedobrze się rozwija ten film. I wkrótce zdał sobie sprawę, że Elsa użyła części swojego DNA podczas stworzenia DREN. Chce skonfrontować Elsę. Dwójka się kłóci i Cliff odchodzi. Po odejściu Cliffa, Elsa postanawia oddać DREN kota, którego wcześniej zebrała, ale Dren go zabija, powodując, że Elsa uderza Dren w twarz. Dren rzuca się na Alse, aby ukraść klucze do stodoły i uciec, ale zostaje ogłuszona i przywiązana do stołu operacyjnego. <grym> Elsa zaczyna blep. zdejmować biżuterię i ubrania Dreny, a także ze względu na jej gwałtowne zachowania usuwa rządło. kiedy ja, czekaj, ociera, czekaj, czekaj. Elsa zabierz Czekaj, żądło. czekaj, czekaj, tam nic nie ma? Przecież to nie jest człowiek, no. To można pokazać. Powrótem do laboratorium, aby znaleźć białka i syntezować je do swojej pracy. Następnego dnia Cliff udaje się na farmę, aby odszukać Elsę, ale spotyka Dren, która próbuje go uwieść. Cliff początkowo odmawia, ale ostatecznie ulega zalotom Dreny i odbywa im stosunek. Ja pierdziele, ty chłop napalony, wszystko wydyma co się rusza. Nie, pianista przez pobyt w wiadomo gdzie, no. Ma takie odruchy. Szuka. Szuka czułości, tak? Po... po, po, po pobycie w tym. W trakcie aktu można zauważyć, że Dren zregenerowała wcześniej amputowane żądło. Ku przerażeniu Kliwa Elsa podchodzi do nich i ucieka z obrzydzeniem. <gry> Kliw podbiega do niej i oboje wsiadają do samochodu i jadą do swojego starego mieszkania. To on gdzie widział to ona? o poglądy Elsy na Dren. Okazuje się, że Elsa chciała stworzyć dziecko zamiast tradycyjnie je począć, ponieważ desperacko chciała kontrolować swoją pociechę. To potrzeba, która Co? prawdopodobnie wynika z jej dzieciństwa pełnego przemocy. Po skończonej kłótni, oboje wracają na farmę, tylko po to, by znaleźć martwą dren w jej łóżku. Zakopują ciało i palą ubrania dren, przenosząc jej rzeczy. Elsa znajduje rysunki dren z jej podobizną. Czemu udedła? Właśnie w tym momencie przybywają Gavin i Ballo, którzy dowiedzieli się o tajemnicy Elsy i Kleiwa. Zanim udaje się im rozpocząć rozmowę, znikąd pojawia się dren, która teraz wygląda bardziej męsko co wskazuje, że Dren, podobnie jak Ginger, przekształci się w płeć przeciwną. Dren staje się agresywny. Czyli ten typ wydymał sam siebie? Bo to wygląda trochę jak on. Zabija Barlowa i Gavina oraz rzuca się na Clive'a. Elsie udaje się uciec do lasu, ale nie oddala się zbyt daleko, ponieważ Dren szybko ją dogania. Dren rzuca się na Elsę i przyciska ją do ziemi, zmuszając do odbycia z nią w stosunku, ale zostaje zatrzymany przez krajwa, który ja pierdzielę, Co się dzieje? Czy przybije drena od tyłu gałęzią? Dren atakuje Klaiwa, co prowadzi do tego, że Elsa uderza drena kamieniem w głowę, zabijając istotę raz na zawsze. Ostatecznie Elsa nadal jest pracownikiem Newstead i otrzymała pozwolenie na kontynuowanie badań nad białkami obecnymi w ciele drena. Czyli jawa. się podnosi. Widać, że jest wciąż. Co wskazuje na możliwość, że nosi dziecko drena. Ja pierdzielę co to jest? Co my oglądamy? Słyszę <grymne> wiem Słyszę z z rzeki słyszę z Słyszę skrzyki z rzeki słyszę z Słyszę z krzyki z rzeki słyszę z Słyszę z z rzeki słyszę z Słyszę z słyszę z rzeki słyszę z Słyszę skrzyki, słyszę skrzyki!